Dzień dobry, moi kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowy vlog, wyjątkowy odcinek. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem stroików na Wielkanoc. Przygotowałam dla Was parę propozycji, jak co roku, już trzeci rok z rzędu przygotowywuję. Za każdym razem są to inne stroiki. W tym roku będzie różowa Wielkanoc, czyli stawiałam na róż, stawiałam na biel i ewentualnie na jakieś elementy drobne zieleni, złota. Zobaczcie zresztą sami. Oczywiście zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, do wykorzystania moich pomysłów. Jeśli macie jakąś sugestię, czy ewentualnie chcecie powiedzieć, napisać. Napiszcie, kochani, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, co byście zmienili. Nie przedłużając, kochani, zapraszam do oglądania. Pierwsza propozycja stroika wielkanocnego. Użyjemy gałązki wiśni łącznie z pączkami. Zobaczcie, mają pączki, także zdążą się jeszcze na Wielkanoc rozwinąć. Mam tutaj taki kawałek streczu, jedną foremkę białą, drewnianą. Jak macie coś innego, jak najbardziej może być. Mam tutaj do dekoracji tulipany z tamtego roku, silikonowe. Oczywiście możecie użyć zwykłych tulipanów sztucznych. O, tutaj trzeci. Półtora gąbki florystycznej do namoczenia w wodzie. I oczywiście jajeczka. Zaczynamy. Mamy stroik gotowy w przepięknej skrzyni drewnianej. Oczywiście mamy tutaj sztuczne, silikonowe kwiaty. A co to za kwiaty, Adusiu? Tulipany. Tulipany. Z tyłu mamy oczywiście już rozwijającą się wiśnię. Króliczki, proszę. Adusiu, brakuje jeszcze mamy. Jest i mama. Zobaczcie, mamy zestaw srebrnych królików. A tutaj na różowej foremce przecudnej urody. Różne, szare, białe, srebrne, złote, cudowne, sztuczne jajeczka, które można było kupić zarówno w mrówce, jak i w Biedronce. Mama. Mój drugi stroik wielkanocny, który zagości na moim stole, komodzie, czy też szafce telewizyjnej, to będzie
przepiękny dzban biały, w kolorze białym, w którym umieszczę wierzbę, tą taką skrętną, zobaczcie. Ucięłam sobie dzisiaj kilka cudnych gałązek. Przyozdobimy jajeczkami i przyozdobimy malutkimi jajeczkami. Zobaczcie, kochani, takimi przepiórczymi. Dodatkowo jako ozdobę mam dwa jabłuszka, które będą stały obok wazonu i ewentualnie króliki srebrne, ale to oczywiście wszystko wyjdzie w praniu. Kolejny mój stroik wielkanocny, również biało-różowy, to stokrotki, do tego pomalowana na biało kobiałka na truskawki. Oczywiście kawałek takiego celofonu, folii, jajeczka, ewentualnie do wbicia jakiejś ozdoby. Te ozdoby akurat kupiłam w Biedronce, dzisiaj nawet na przecenie, także zapłaciłam za nie grosze. Jeszcze tutaj odrobina kleju. Dobra, zaczynamy w takim razie. Oto powstała mi przepiękna łączka z moimi pięknymi stokrotkami. Dodałam oczywiście na wykałaczkach jajka. Mam też takie dwie ozdóbki drewniane. Tutaj mamy różowego króliczka, takiego króliczka z kożuszkiem, z kożuszkową spódnicą. Zobaczcie, jak pięknie wygląda on, w sensie ten stroik. Zostanie tutaj w kuchni, także będzie mi umilał ten okres świąteczny, wielkanocny. Oczywiście możemy postawić ze skosa. Możemy też zrobić dwa takie stroiki, zobaczcie, i postawić przy oknie. No jakże miło, jakże cudownie. Niewiele mnie to kosztowało. Pomalowałam, słuchajcie, zwykłą farbą tą kobiałeczkę. Za 2,50 można kupić ją w ogrodniczym sklepie lub warzywniaku. I oczywiście po 2,50 stokrotki, tutaj jakieś ozdóbki może z tamtego roku macie. Pięknie wygląda. Serdecznie Wam polecam. Można zrobić samemu w domu w parę chwil. I kolejna propozycja stroika wielkanocnego. Tym razem zrobię stroik, który będzie stał na dużym jadalnianym stole. Kupiłam sobie taką podstawkę, słuchajcie, ona kosztuje 22 zł. Teddy, w sklepie Teddy. Nawet jest dobra jakość wykonania, to nie jest jakieś, wiecie, jakaś tektura, tylko naprawdę etatowe drewienko.
Na to drewienko, na tą podstawkę podstawimy sobie folię, żeby nam się nie zniszczyło. No i działamy dalej. Słuchajcie, potrzebujemy jeszcze jajek, potrzebujemy magnolii. Ta magnolia, też kupiłam ją w Tedim, jajeczka w Tedim. Natomiast jeśli chodzi o świece, kupiłam w Mrówce po 10 zł, jedna sztuka 9,90. Działajmy. W bardzo szybkim tempie, za pomocą różnych dodatków, powstał nam przepiękny stroik wielkanocny. Mamy różowe jaja, ogromne kule, świece, do tego gałąź sztucznej magnolii i odrobina buchszpanu dla stworzenia takiej zielonej atmosfery wokół tych kwiatów. No jeszcze tutaj troszkę poprawimy. Wiadomo, każdy ma swoje gusta. Mogą być to inne kolory jajeczek, mogą być białe, mogą być żółte, zielone. Co Wam pasuje? Mnie się bardzo podoba i mam nadzieję, że również Wam przypadnie do gustu. Już ostatnia propozycja, tak na szybko, kochani, jeśli nie macie czasu, żeby szukać jakichś nie wiadomo jakich przecudnych dodatków, wystarczy po prostu do wazonu włożyć odrobinę sztucznych bądź żywych tulipanów. My te tulipany mamy troszeczkę za wysokie, więc sobie je pozawijamy. Do tego gałązki czegoś, co teraz rośnie, czyli możemy szukać bzu, gałązek bzu, gałązek wiśni, gałązek jabłoni i powkładać między tulipany. Do tego przecudnej urody jajeczka wieszamy na gałązkach. Mm.
I w taki oto sposób powstał nam przepiękny bukiet, który nam postoi bez problemu przez cały lub tydzień lub dwa. Będzie akcent świąteczny, czyli jajeczka, do tego tulipanki. Mogą być sztuczne, mogą być prawdziwe. W moim przypadku są to sztuczne kwiaty kupione. I parę gałązek świeżych. Mamy stroik, odrobina takiej świeżości na stole. Na pewno każdemu przyda się. Jeszcze nie wiemy, jakie te święta będą, czy będą zimne, czy ciepłe. I taka właśnie taki bukiet kwiatowy na pewno umili nam i wiosenne wielkanocne śniadanie, jak również świętowanie w pierwszy i drugi dzień świąt.